Witajcie pięknie, kochani, tu Bacy Artur Bacowski. Tak jest, szach mat. Krótko, zwięźle, tematycznie. Mamy szach i nastaje mat. Dlaczego dążę, kochani? Dlatego, żeby poinformować gaz o moich odczuciach. Moje odczucia są następujące, kochani. Możecie się z tym nie zgadzać, możecie się zgadzać, możecie domniemywać, że mam rację albo nie mam racji. Ja sam chciałbym, żebyście wyrazili zdanie na temat tego, co chciałbym wam powiedzieć. Nie muszę być bystrzachą i wy jakoś specjalnie oświeceni, żebyście wiedzieli o tym, że 27 grudnia mamy lockdown. Lockdown, lockdown, lockdown. Choć ja mogę nie znać tego słowa i wy możecie go nie znać, natomiast mogę wam powiedzieć tylko tyle, że jesteśmy, kochani, jak szczury zamknięci w klatkach. I to nie na 3 dni, nie na 4, nie na 5, nie na 10, ale najmniej do 17 stycznia. Zamykają wszystko. Zamykają. Nie będę wymieniać, sami wiecie. Zostają otwarte tylko sklepy spożywcze. Jak długo? Zobaczymy. W każdym bądź razie to, co się dzieje w Polsce, dzieje się nie tylko w Polsce, ale dzieje się ogólnie na całym świecie. Może nie na całym, może przesadziłem, ale 200 państw w moim odczuciu i w moim domniemaniu jest pod zaborem jednostki WHO. Jakim zagramy? Tak zrobimy. Tak myśli WHO. I tak robi. Nieważne, kto jest w Polsce dzisiaj premierem. Nieważne, kto dziś jest premierem w Niemczech. Nieważne, kto jest premierem we Francji, czy choćby nawet na samej Słowacji. Ważne jest to, że jak WHO zagra, tak on tańczyć będzie. No bo przecież ich do tanga czadwojga. Jest polityk. Jest Światowa Organizacja Zjednoczenia, która mówi, dziś masz podciąć sobie żyły. I on to musi zrobić. I on będzie sobie je wypruwał, dlatego że tak każą mu robić. I tutaj, kochani, zobaczcie, dlaczego domniemuję, ale może mnie poprawcie, bo mogę się mylić. Przypomnijmy sobie marzec 2020 roku. Małymi kroczkami zakradł się przeraźliwie bojaźliwy i nieprawdopodobnie okrutny wirusik. Tak jest. I to nie taki, który wchodzi w Windowsa, tylko dotyka nas bezpośrednio. Ja nie twierdzę, że go nie ma. Jest. Ludzie umierają. Będą umierać. Tak jak umierali na odrę, czy na świnkę, czy na grypę. Tak jak umierali na odmę, tak jak umierali na ospę, czy tak jak umierali na hiszpankę, czy jakieś inne francuskie tam, nie wiadomo, numerki, które sobie powymyślali. Jedno jest pewne. Jedno jest pewne. Żniwo tego owego nie jest aż tak straszne, jak nam to wszystko przedstawiają. Częściej i prędzej padniesz z braku dostępu do lekarza. Co teraz? Już widać gołym okiem. Wiele portali różnych miast w Polsce i na świecie informuje, że w 2019 roku na tej przestrzeni nie było takiej umieralności. No ale jak masz nie umrzeć? Człowieku, kiedy ty do lekarza idąc musisz do niego zadzwonić, on przez telefon zada ci pytanie, co cię boli? Masz się dotknąć? Jak tu cię boli, to ci powie, gdzie się naciąć? A jak się natniesz, to ci powie, jak się zszyć. No tak. No i jak ludzie mają nie umierać? Będą umierać. Mili państwo, teraz fakty, które ja zauważyłem, ale może się mylę. Przypomnijmy sobie marzec 2020, przepraszam. Nadchodzi straszny wirusik. Dużymi krokami przychodzi i mówią nam we wszystkich szczuj mediach informacje. Uważaj na siebie, używaj rękawic gumowych, bo dotykając produkty możesz się zarazić. Zapraszam do marketów. Zapraszam. Ile gołych rączek dziennie dotyka pieprz? Ile gołych rączek dziennie dotyka sól? Ile dziennie gołych rączek dotyka takie latarnie? Ile? No, sami sobie odpowiedzcie. I ile tego wszystkiego zostaje na tym produkcie? Tam wirusa nie ma. Wirus jest tam, gdzie jest mały mikroprzedsiębiorca. Jego trzeba docisnąć, jego trzeba dojechać, żeby on nie mógł robić tego, co robi. Zobaczcie, Sylwester. Mamy Sylwestra, mamy Sylwestra. Fajerwerki będą? Może będą, może nie będą. W każdym razie fabryki też zaczną padać. Tak jak my padamy, tak jak fryzjerzy padają, tak jak bary padają, tak jak puby padają, tak jak artyści padają. Tak i my padniemy, tak i ty padniesz. A jeżeli myślisz, że jest inaczej, no to czekam na konkretne argumenty, które mi tutaj jasno przedstawisz, dobry człowieku, że mogę się mylić. Bo być może się mylę. Ale czy się mylę? Nie wiem, czy się mylę. Jedno jest pewne. TVP S2. O, tak to nazwę. TVP S2. Tak, 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 tak. Organizuje sobie mega imprezę nigdzie indziej jak
Ptaków szum, morza śpiew i na jeziorze ryba płynie. Gdzie? Mazury, kochani. Impreza niesamowita. Wszyscy będą się bawić, wszyscy będą się śmiać, wszyscy będą tańcować. Oczywiście pokażą tylko artystów, no bo tych, co będą za nami, to już nie pokażą, nie pokażą. No i co? Wolno wojewodzie, nie wolno tobie, smrodzie. I jeszcze jedno, kochani. Nasz kochany... Mój nie. Sorry, poprawiam się. Ale ogólnie kochany, poczciwy staruszek wzięty z lasu. Pan Grzybek. Wiadomo, o kim mówię? Wiadomo, o kim mówię. Zorganizował sobie imprezę urodzinową swojego radyjka. No ja... Piękna sprawa, kiedy wszyscy hasali z nóżki na nóżkę, trzymając się za rączki, bez maseczki, nie zachowując restrykcji i obowiązku. Mogą się bawić. Ale ty, kiedy zrobisz urodziny u siebie w chałupie, a sąsiad zadzwoni, masz mandat. Natomiast tam sanepid mandatu już nie nałożył, bo Toruń to święte miejsce. To święte miejsce, kochani. Tak jest. No i jeszcze jedna ważna rzecz, którą wam teraz, kochani, chcę powiedzieć na sam koniec. Szachmat dla ciebie i dla mnie jest po nas. I tyle. Jeżeli my jako nie Polacy, ale świat się nie obudzimy, no to będzie dalej tak jak jest. A w dobrym kierunku to na pewno nie zmierza. I nie trzeba być jasnowidzem, nie trzeba być wróżką, żeby dostrzec, że to co się dzieje jest spowodowane, aby nastąpiła depopulacja. Bardzo mi przykro. Ale taka jest prawda w moim odczuciu. Mylę się? Powiedz. Aha! Przez te oczy zielone ocalały. Pozdrawiam cię serdecznie. Pozdrawiam cię serdecznie. Dla mnie i w moim odczuciu nie jesteś muzykiem. Nie byłeś muzykiem. I nie będziesz muzykiem. Wiesz dlaczego? Dlatego, że w moim odczuciu to, co robisz, nie jest muzyką. A jeżeli się mylę, piszcie. Jedno jest pewne. Nie jeden raz hasałem z nogi na nogę to słysząc, podobnie jak i ty na weselu. Ale żeby do tego dochodziło, żebyście wy po parę milionów kasowali, a nam nic nie dawali, oj, 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 oj. I drogi polityku i politycy świata, wiedzcie o jednym, że tak jak wy nas traktujecie jak dziadów, ludzie, którzy są nad wami, będą traktować was też jak dziadów. Kiedy tylko zrobicie to, co macie zrobić. Bo wiecie, od czego jesteście? Od tego, czego my. Robić, zarobić, płacić. A wy od tego, żeby nas zdeptać i kasę skasować. Nic wam z tych pieniędzy nie będzie, dlatego że kiedy już nie będziecie mieli, nie będziecie przydatni, skończycie tam, gdzie my. Na śmietniku. Chylę copkę, kochani. Jak się mylę, piszcie, jak się nie mylę. Udostępniajcie, komentujcie. Dajmy jasno do zrozumienia. Nie tylko Polakom, nie tylko ludziom oglądającym to. Ogólnie uświadommy sobie, że jeżeli w marcu kazali nam chodzić w rękawiczkach, bo wirus się przenosi, dotykam przepoconego czoła, dotykam solniczki, dotykam to w markecie, zabieram do domu. Czemu setki tysiące ludzi w Polsce jest zdrowych, przynosząc produkty z marketu, a wchodząc do Kowalskiego też są zdrowi? No, dlaczego? No ja na to pytanie wam nie odpowiem. Sami sobie odpowiedzcie. Jedno jest pewne. Wy, kochani, wy Polacy, wy jako naród powinniście skupić się na tym, żeby potencjalny Kowalski sprzedał wam ryż, a nie market sprzedał wam ryż. Żeby potencjalny Kowalski sprzedał wam mleko, a nie market sprzedał wam mleko. Bo wy powinniście wspierać nas. Bo jeżeli nas jako Polaków i my jako Polacy sami siebie wspierać nie będziemy, jedno jest pewne. Powstaną wielkie korporacje, wielkie, wielkie hale i na tych halach będziesz robił. Za co? Przypomnę ci słowa wspaniałego polityka. Za miskę ryżu mają robić. Tak jest, a jak będą robić za miskę ryżu, to będą jak mało kto. Widzicie, o czym mówię, tak? No właśnie. Więc pan jest rus. Zastanówmy się nad tym wszystkim, co się dzieje. Ja absolutnie nie neguję, że wirusa nie ma. Ja nie mówię, że go nie było. Ja twierdzę nawet tak jak oni, że on jest. Ale czy żniwo tego wirusa jest tak wielkie, jakie nam przedstawiają szczujnie? No właśnie. No właśnie, zastanówmy się, czy oby na pewno tak jest. I najważniejsze pytanie, gwóźdź, wisienka na torcie. Skoro tak bardzo politycy świata i rządów boją się i martwią o nasze zdrowie, to dlaczego do dnia dzisiejszego u was, w waszych gmachach, sejmach, białych domach, pomiędzy krzesełkami nie są poustawiane pleksy? Co wyście są wszyscy? Mega zdrowi? Was nie dotyczy? Dlaczego narażacie nas wszystkich na niebezpieczeństwo? Skoro zamknęliście nam restaurację, bo człowiek jedząc schabowego się zarazi,
Dlaczego wy, siedząc obok siebie, wymieniacie się telefonem i siedzi was 500 na przykład? No, na przykład w białym jakimś tam na wiejski. Wy możecie? Nie. Zastanówmy się, kochani, i popatrzcie na to z tej strony, czego nie pokazują wam nigdzie indziej. Oni się nie zarażają, oni nas nie zarażają, ale my wszystkich zarażamy. No i co? Jest szach, jest mat. Jak się nie obudzimy, będzie mat. Na razie jest szach. Aj, mat nadejdzie wkrótce. Tak mi się coś wydaje. Szkoda tych naszych dzieci, bo tych dzieci jest naprawdę wiele. Trzeba się pozbyć elementu, który nie pasuje na świecie. Ja bardzo przepraszam, ale emeryt, osoba chora, to jest ciężar dla każdego państwa. Dlatego, że on tylko bierze. I nieważne, żeś całe życie płacił podatki. I że z twojej renty emerytury znowu ci drugi raz zabierają podatki. Liczy się to, żebyś nie był ciężarem. Ja wiem, że to strasznie brzmi, ale niestety w moim odczuciu taka jest prawda. Kochani, życzę wam dużo radości, uśmiechu na twarzy, co by nam się darzyło. Chylę czopkę, baca Artur Bacowski. Miejcie się! Hopsa sobie, jedności siła! I my się nie poddamy, bo my kumaci ludzie jesteśmy. I to, czego oni sobie życzą, będzie, 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 będzie. Bo w moim odczuciu będzie. A co będzie, dowiemy się wkrótce. Chylę czopkę, niech się darzy. Radości, hej!